to sprawozdanie roczne dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim i realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Bielsku Podlaskim. Sprawozdanie takie zostało dostarczone wszystkim radnym, było poddane obradom komisji. W trybie online uczestniczy pan dyrektor Anatol Wasiluk. Witam pana dyrektora. I na początku przeczytam państwu informację o wynikach prac komisji. I tak, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta. Członek komisji Danuta Karniewicz powiedziała, że w sprawozdaniu jest mowa o asystentach rodziny. W jednym miejscu podaje się informację, że jest ich trzech, a w drugim, że dwóch. Zapytała, ile faktycznie jest tych asystentów. To jest dwa czy trzy? Znak zapytania. Stanowisko burmistrza miasta. Burmistrz miasta informuje, że w strukturze organizacyjnej MOPS wyodrębnione są dwa etaty na asystenta rodziny. W roku 2021 dwa etaty zajmowały trzy osoby w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednej z nich. Konieczne było zatrudnienie na zastępstwo kolejnego asystenta. Przechodzimy. Tak więc asystentów rodziny było trzech. Jest to stan osobowy na dwóch etatach. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem. Komisja do spraw inwestycji, gospodarki przestrzennej, komunalnej, rozwoju gospodarczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz Komisja Finansów i Budżetu. Komisja pozytywnie zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. A więc zamykam dyskusję i informuję, że Rada Miasta zapoznała się z rocznym sprawozdaniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Bielsku Podlaskim za rok 2021.